Cześć, jesteśmy na jednej z plaż. Chciałem pokazać, jak wyglądają plaże tutaj na Bali, w miejscowości Amed. Są one dosyć specyficzne, ponieważ piasek jest czarny. No taki czarny, grafitowy, brązowo-czarny. O, akurat też stoi tutaj katamaran fajny. Tak czekałem, czy ktoś może z niego nie będzie tutaj płynął na brzeg. Bym chciał się spytać, czy wezmą nas na jachtostopa, ale niestety nikt nie płynie. Aż tak nie chcę być bardzo nachalny, żeby ich wołać. I w tle super wulkan Gunung Agung. I tam dalej w tle jeszcze dwa mniejsze wulkany. Na plaży jest przeraźliwie gorąco, ponieważ ten piasek czarny się strasznie nagrzewa. Jestem w japonkach. O. Bez japonka nie da się w ogóle stanąć. Ała, parzy, ała. Ten piasek jest po prostu rozgrzany do czerwoności. Woda jest dosyć czysta, przy brzegu troszeczkę zmącona, ale dalej wystarczy 50 metrów odpłynąć i można fajnie snurkować. Brzeg jest niestety przy samym morzu dosyć taki kamienisty, niewygodnie się schodzi boso, ale ten krajobraz z wulkanem jest nieziemski. To jest coś, co uwielbiam. A w tej łodzi pływają jacyś nurkowie, przed którym widziałem, jak na ruchwie schodzili do nurkowania albo wchodzili właśnie na pokład. Cześć, jesteśmy właśnie na plaży. To jest jedna z takich plaż w Amed. Jest tak z takich głównych 4-5 może plaż. Ta ma tutaj fajne miejsce do snurkowania, ponieważ jest tutaj w miarę spokojna woda, bardzo przejrzysta, jest masa korali. No ale Kasia sobie wybrała taką plażę właśnie, gdzie jest dużo ludzi, więc... Znaczy, no tak czy tak, nie jest ich bardzo dużo. Nie jest tak jak w jakimś Władysławowie czy gdzieś na Helu w Polsce. I mamy tam widok, nie wiem, czy będzie widać, widok na wulkan. Stąd jest miejsce widokowe na zachód słońca, może któregoś razu, znaczy już tam byliśmy, ale nie nagrywaliśmy jeszcze, więc któregoś razu tam pewnie pójdziemy na zachód słońca nagrać. Kasia zakłada już wodne buty. O, jak wygląda plaża? Plaża wygląda właśnie w ten sposób. Czarna, ponieważ jest to plaża wulkaniczna. Bardzo ciężko się potem chodzi, bo jest taki żwir i po prostu masa tego żwiru dostaje się co chwilę pod japonki. Nie da się go wydostać w ogóle. Ale ogólnie jest tutaj bardzo fajnie. Tutaj są jakieś ośrodki, domki, bungalowy. Można sobie wynająć domek od razu na plaży. Niestety tu jest troszeczkę drożej. Leżaki, można coś zjeść, napić się. Zimna woda. Ah.